Cześć wam wszystkim, z tej strony są Pony i w tym odcinku będziemy przechodzić event z Nathanielem. Tak jak mówiłam w poprzednim odcinku z Hyunem, możecie iść zobaczyć sobie w playliście, powinno już być. Powinien odcinek być wrzucony. No to właśnie w tym odcinku, stety bądź niestety, wypadł nam Nathaniel, także z nim będziemy przechodzić i spędzać ten weekend. Priye i Hyuna mamy już za sobą, możecie jej zobaczyć do playlisty, która będzie i na końcu, i postaram się, żeby była w karcie. Jak nie, na to będzie po prostu na końcu i tyle. Ale mniejsza. Zaczynamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Naprawdę nie mogę się doczekać, żeby już tam być. I jeszcze raz dziękuję za ten wspaniały wyjazd, Nathanielu. To tylko weekend na plaży. Nie przesadzaj. Może dla ciebie, ale ja uważam, że to naprawdę urocze. Rzadko zdarza nam się choćby na siebie wpaść, a tym razem masz dla mnie cały weekend. Nie mogę w to uwierzyć. No, zwłaszcza jak co chwila do niego dzwonią telefony i tak dalej, no to też bym się dziwiła. Pocałował mnie w policzek. Zawsze znajdę dla ciebie czas, kiedy trzeba. Uniosłam twarz w jego stronę, nadal zaskoczona tym jego spontanicznym porywem uczuć. Okej, chodźmy już. Autobus nie będzie na nas czekał. Podróż minęła całkiem szybko. Dotarliśmy do hotelu i z zaskoczeniem odkryłam, że Nathaniel zarezerwował tylko jeden pokój. Cena za dwa pokoje była dwa razy wyższa. Więc wziąłem tylko jeden. Ale jeśli to dla ciebie problem, będę spał na podłodze. O Boże, Nathaniel, nie powiedziałeś tego. Halo. Czemu? Fakt. Na pewno będzie ci bardzo wygodnie na tej twardej podłodze. A jeśli będzie dość miły, to pożyczę ci jeszcze koc i poduszkę. Dobra. Idziesz? Popływamy trochę? Nagle coś sobie przypomniałam. O nie. Co? Zapomniałam zabrać strój kąpielowy. Serio, Suśka? Serio? Tak. Przyznaję, że to tylko pretekst, żeby kupić nowe. Nie zrobiłam tego specjalnie. Ale faktycznie, okazja jest idealna. Co ja się wpakowałem? Chodź, chodź! Zgaduję, idziemy do baru pewnie, nie? No właśnie. Jest tu bardzo szeroki wybór strojów kąpielowych, ale jeden szczególnie zwrócił moją uwagę. Szczęście mi sprzyja, jest przecenione o połowę na $45. Ten strój jest idealny! Wyręczyłam sprzedawcę pieniądze i poszłam się przebrać. Gdy wróciłam, zobaczyłam Nathaniela wpatrującego się we mnie wielkimi oczami. Ja... O, wyglądasz wspaniale, Pony. Zaczerwieniłam się. Czy to nie jest zbyt... sexy? Jak na mój gust, nigdy nie jest zbyt sexy. Jezu, Nathaniel, czemu to powiedziałeś? A najważniejsze, żebyś ty sama czuła się w tym dobrze. Szalenie mi się spodobał, jak tylko go zobaczyłam. Naprawdę świetnie ci pasuje. Serio? Objął mnie w talii i zbliżył usta do mojego ucha. Poczułam, jak przez kręgosłup przebiegł mi przyjemny dreszcz. Zapowiada się, że ten weekend będzie wyjątkowo interesujący. Jesteś zjawiskowa. Mogę to powtarzać niezliczoną ilość razy. Co musiałbym zrobić, żebyś mi uwierzyła? O Jezu. No to się nie dziwię, Suśka, że masz taki strój, a nie inne. No to na Nathaniela to działa jak bomba. Że tak to ujmę.
Idziemy się przejść nad brzegiem wody? Idziemy dalej. Razem z Natem spacerowaliśmy nad wodą, trzymając się za ręce. Czasami jego dłoń gubiła się gdzieś na moich plecach. Ten kontakt przyprawił mnie o dreszcze i mam już tylko jedno pragnienie. Znaleźć miejsce, gdzie będziemy sami i wreszcie paść mu w ramiona. Czemu znowu jest poruszany temat? No właśnie. Święta prawda, że warto tu wpadać. Można w tej okolicy trafić na niezły towar. O nie. Co jest? Co tam mówi w ogóle? Nie myślałam, że mój strój przyciągnie aż taką uwagę. Niestety to prawda, że będąc kobietą, często po prostu się nie da spokojnie spacerować po plaży. Odwróciłam się z ciężkim westchnieniem, gotowa posłać moich wielbicieli, gdzie pieprz rośnie. Ale z zaskoczeniem odkryłam, że to grupa dziewczyn. Nie spodziewałam się tego, biorąc pod uwagę chropowatą barwę usłyszanego przed chwilą głosu. Cześć, jak masz na imię? Chwilę mi zajęło, zanim się połapałam, ale ta dziewczyna wcale nie mówi do mnie, lecz do Nataniela. Zazdrosna suśka. Nie widzisz, że jesteśmy razem, czy jak? Przewrócił tylko oczami. O, daj spokój, chciałabym tylko wypić z tobą drinka. Taki przystojniak z ciebie. Nataniel tylko westchnął. Nie wydaje się szczególnie zainteresowany tego typu prostackim podrywem. Ale osobiście tak mnie to wkurzyło, że chyba zaraz wyjdę z siebie. A gdybyś tak poszła rozejrzeć się gdzie indziej, może nie zauważyłaś, ale on jest ze mną! O, ktoś tu wystawia pazurki. Przepraszam, ale trudno mi uwierzyć, że taki towar jak on może się wozić z taką brzydulą jak ty. Jezu, jak pocisnęła! Wielki nieba, co to za tekst? Mam wrażenie, że jestem z powrotem w liceum. Próbowałam się uspokoić, ale muszę przyznać, że te słowa podniosły mi ciśnienie. I nie daję rady, zwłaszcza, że ona nie chce odpuścić, co za zaraza! Żeby było jasne, mój chłopak i ja nie przyjechaliśmy tu po to, żeby zawracać sobie głowę takimi upierdliwymi pelinkami jak ty. Więc spalaj poszukać szczęścia gdzie indziej. Już ci dziękujemy. Jezus, Suśka i jej teksty. Po prostu 10 na 10. Po tych słowach chwyciłam Nataniela za nadgarstek i skierowałam się do wyjścia z plaży. Wtedy wreszcie raczył zareagować i po prostu zaczął się śmiać. Co to było? Od kiedy jesteś taka zazdrosna? Wcale nie jestem zazdrosna! To nie moja wina, że one mają nierówno pod sufitem! Wyjaśniłam im, że jesteś ze mną, a ty zaczęła mnie obrażać. Wolałbyś, żebym jak się zachowywała? Żebym się... Nataniel nie pozwolił mi już dokończyć i namiętnie mnie pocałował. W jednej chwili zniknęła cała moja złość. Zwykle to chyba rola mężczyzn, żeby chronić swoje dziewczyny. Ale zobaczyć, jak wywracasz do góry nogami te głupie zwyczaje i stereotypy? Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie to ekscytujące. Nataniel, co ty... Kolejny raz jego usta odnalazły moje i sprawiły, że odleciałam. Może to tylko pocałunki, ale Nataniel naprawdę ma talent do zawracania mi w głowie. Kiedy jesteśmy razem, niespodzianka goni niespodziankę. Myślę, że zasługujesz na nagrodę za to, że mnie uratowałaś. Co teraz robimy? Dziś mecz siatkówki plażowej. Nataniel nie wydaje się tym zbyt zaciekawiony, ale i tak się założyliśmy, że zwycięzca wygrywa kolację w restauracji. To od razu rozbudziło w nim ducha rywalizacji. Już myślę o moim homarze. Po pierwsze, jeszcze nie wygrałeś. Po drugie, nie jestem milionerką, więc o swoim homarze to możesz z góry zapomnieć. Obiecałaś mi kolację w restauracji, jeśli wygram. I możesz być pewna, że zamierzam wygrać.
jeszcze zobaczymy. Bardzo szybko zaczęliśmy rywalizować. I muszę przyznać, że Nathaniel jest naprawdę twardym przeciwnikiem. Ale ja też nie dawałam za wygraną. Nie mam mowy, żebym oddała mu zwycięstwo bez walki. W końcu odbił piłkę z takim zapałem, że poszybowała gdzieś daleko. Bardzo daleko. Tak daleko, że nie wiemy teraz, gdzie ona jest. Oczywiście, kto pójdzie szukać piłki? Suśka, jakby inaczej. Widzę, że wolisz oszukiwać, żeby tylko uniknąć przegranej. Wystarczyło tylko, żebyś odbiła piłkę. Okej, kto pierwszy ją znajdzie, wygrywa kolację. Zgoda. Abym się śmiał, jakby to była czasówka teraz, nie? Tu jest piłka. Mam! Triumfalnym krokiem wróciłam do Nathaniela. Dziś wieczorem czeka mnie prawdziwa uczta. Mówiłeś coś o homarach, prawda? Nie jestem pewien, czy robię tu kebaba z homara. Nie odważyłbyś się! Nie umówiliśmy się przecież, do której restauracji idziemy. Oj ty, jeszcze zobaczysz! Zaczęłam go gonić i już po chwili oboje wylądowaliśmy na piasku. Sprytnie. Będę miał koszulkę pełną piasku. Tym gorzej dla ciebie, ale zasłużyłeś. Nathaniel spojrzał mi głęboko w oczy i zmysłowo pocałował. Raz jeszcze czuję, jak moje ciało rozpala się pod dotknięciem jego języka. Ten weekend mnie chyba zabije. Hej, włóż coś na siebie, zanim sprawy wymkną nam się spod kontroli. O Jezu, te włosy. Ale dobra. Okej, no to restauracja dziś wieczorem, a w międzyczasie jeszcze jedna rozgrywka. To nasz ostatni dzień tutaj i czuję, jak ściska mi się serce na myśl o tym, że ten weekend się kończy. Byliśmy zatem tak blisko przez te 2 dni, a się boję, kiedy pomyślę, że teraz będzie musiało upłynąć kilka tygodni, zanim znów go zobaczę. Często go nie ma, a te nieliczne razy, kiedy udaje nam się zobaczyć, kończą się tym, że on skraca spotkania. Ta okropna wizja nie pozwala mi cieszyć się urokami dzisiejszego radosnego dnia. Nathaniel to zauważył, zaczął mnie przyjaźnie poszturchiwać i chlapać wszędzie wodą. Widział, że nie reaguje, więc się zanurzył, a zaraz potem poczułam, że coś ciągnie mnie za nogi pod powierzchnię. Ledwo zdążyłam złapać oddech i znalazłam się pod wodą. Jak tylko wypłynęłam z powrotem, rzuciłam się na Nathaniela, żeby się zemścić, ale blond przystojniak tak łatwo się nie poddawał. Prędzej czy później i tak cię dopadnę. Jeśli nie przestaniesz, stanę się naprawdę podły. Ach tak. A co to konkretnie znaczy? Powiem tylko 2 słowa. Sznureczek i stanik. Jaśnie, czy on naprawdę sugeruje, że zdejmie mi górę od stroju kąpielowego? Nathaniel, proszę cię. Nie patrz tak się na mnie. Proszę cię. Zawsze możesz próbować, ale i tak ci się nie uda. Rzucasz mi wyzwanie? Może tak. Grasz w niebezpieczną grę. Nathaniel jeszcze raz zanurkował i wciągnął mnie pod wodę. Nasze ciała od razu znalazły się blisko siebie, a kiedy wynurzyliśmy się na powierzchnię, poczułam, jak jego palce krążą wokół sznureczka od mojego stanika. A więc... na co czekasz? Zachęciłam go spojrzeniem, by pociągnął swój żart do końca.
To kuszące. Uważaj, bo naprawdę to zrobię. Daj się skusić. Chwilę potem poczułam, jak tkanina stanika zsuwa się z moich piersi. Nathaniel, nie! Od razu przyciągnął mnie do siebie. Przytulam się do jego rozgrzanego torsu. Serce wali mi jak szalone, a ciało rozpala się w kontakcie z jego gorącą skórą. Fakt, że jego usta wędrują po moim ramieniu, w niczym tu nie pomaga. Czemu na ilustracji jest, że ściąga, kiedy jest już scena, że ona ma ściągnięty? Halo? Czemu? To tak nie powinno działać. Ale o Jezu, ilustracja ładna, nie powiem. Taka ok. Aż przypomina się ilustracja z tego, z liceum, o Jezu. Z Nathanielem, co był ten wakacyjny odcinek, czy wakacyjny. No w sumie dobrze, powiedziałam. Och, Nathaniel, sprawiasz, że kompletnie tracę głowę. Wydłużyliśmy ten koniec weekendu najbardziej jak to możliwe. Ale nadszedł moment, kiedy trzeba było wracać. Te chwile pozostaną w mojej pamięci na zawsze. Jej, ukończyliśmy odcinek, czy tam weekend z Nathanielem. Jej! Uwaga, teraz pytanie, kto będzie następny? Czy Ryan, czy Castiel? Dam emocje. I... Okej, czyli następny odcinek będzie z Castielem, na końcu będzie Ryan. Czyli profesorka zostawili na koniec, bo najstarszy. No to na końcu, nie? Hehehe. Ale dobra. Castiel jest... W sensie będzie i tak dalej, więc jej. Także w następnym odcinku będzie Castiel. Jak coś tutaj macie, powinna wam się wyświetlić playlista z poprzednimi odcinkami, czyli z Priom i z Hyunem. A my w następnym odcinku widzimy się z Castielem i to właśnie z nim spędzimy wakacyjny weekend nad oceanem, morzem, cokolwiek. W sensie ten event ogólnie. Także dzięki wam za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć!